Przestarać nie trzeba, spotkam się po raz trzeci, Natalia Lesz. Ja już nie wiem, czy ty tańczysz, czy śpiewasz, czy w serialu występujesz, czy koncertujesz. Co ty robisz? No obecnie koncertuję i nawet teraz raz będę musiała lecieć, bo mam koncert wieczorem we Wrocławiu. Całe szczęście, że we Wrocławiu, bo tam będą też zdjęcia do tancerzy. Ale samolotem. Lecę samolotem, bo mam dwie godzinki tylko. No jeżeli pytasz o rolę, którą będę grała w serialu Tancerze, to jest to na tyle ciekawa rola, że właściwie Inga, to jest studentka, którą gram, nie tylko tańczy, on właściwie więcej śpiewa niż tańczy. No właśnie, śpiewa, czyli okej. No bardzo mi się podoba ta rola, bo wydaje mi się, że w jakimś w dużym stopniu odzwierciedla mnie. I zarówno jeżeli chodzi o osobowość, jak i o to, co robi i jeżeli chodzi o światopogląd i tak dalej. Także myślę, że będzie fajnie. No. Kiedy zaczyna się zdjęcia we Wrocławiu, tak? Zdjęcia zaczynają się we Wrocławiu. No wszyscy jedziemy teraz po konferencji do Wrocławia, a zdjęcia oficjalnie zaczynają 20. A co ten gość w otoczeniu panów hołdysów robi? No jak to? Ja będę... Nie szpital? Nie szpital. Ja uważam, że to jest cudowne, że w ogóle ja będę mogła być w gronie tak wspaniałych ludzi, którzy tyle wiedzą o muzyce, że będę mogła tej muzyki słuchać, bo na pewno będziemy wybierać... Ale ty też będziesz oceniać muzykę. Oceniać. To wiesz, to bardzo, bardzo dużo powiedziane. My będziemy po prostu mówili, co na ten temat sądzimy. Warunkiem udziału w tym programie jest zaśpiewanie na żywo, więc muszą być to osoby, które po prostu potrafią to robić. No tak szczerze, dlaczego na ciebie padło? To był jakiś casting? Sama się zgłosiłaś? No bo tak. Na mnie padło dlatego, że Zbyszek Hołdys powiedział, że chciałbym, żeby była w tym programie. Żartuję. Znaczy, trochę nie. Szukamy osoby, która nie będzie tak bardzo związana z muzyką. No i padło na mnie. No dobrze, tak pan teraz został jurorem w programie Hit Generacja, tak? Dobrze mówię? Zostałem komentatorem, tak. Komentatorem i wybrał pan sobie Edytę Jęgowską. Tak jest. Jurorkę. Tak, dlaczego? Tak. Bo jest piękna, mądra, kochana, inteligentna, świetnie śpiewa, ma poczucie humoru. Ja się przy niej po prostu zwyczajnie dobrze czuję. Gdyby jej nie było możliwe, żebym rozniósł niektórych wykonawców, a tak po prostu wszyscy będą mieli u mnie dobrze. Kogo będzie pan oceniał? No, tych, którzy zostaną przez producentów wystawieni, z tego co wiem, to będą sławni polscy, normalni topowi polscy artyści. W każdym programie będzie jeden debiutant, bo to był mój warunek, że tak ma być. Ja traktuję program jako moje wsparcie dla zamieszania, dla rozwoju muzyki w Polsce. Ja nie, gdyby to był taniec na lodzie, nie wziąłbym udziału. Gaża by nie miała żadnego znaczenia. No ale nie załamie się pan, jak przyjdzie jakaś druga Dota, czy ktoś taki, nie wiem, jak to pan ocenia, takie zjawiska muzyczne. To się powinien załamać producent tego programu, no bo po prostu objawi ją Polsce. Jeśli naród ją pokocha, to przecież ja nie jestem od naprawiania narodu.